Mój team składa się z wielu osób, a więc tak, zaczniemy od mechaników. Jest to Paweł Ratajszczak, później Marcin Biernaś i Krzysztof Marian Polski. To są ludzie, którzy na co dzień siedzą w warsztacie po prostu i przygotowują sprzęt, ale to nie tylko są sprawy warsztatowe, ale też jeżdżenie po silniki, po części, załatwianie tak naprawdę wszystkich spraw, które nam są potrzebne do zawodów żużlowych. Natomiast w moim teamie jeszcze jest Krzysztof Cegielski, który jest menadżerem. Jest też moja siostra Sylwia, która też prowadzi, że tak powiem, księgowość. Jest jeszcze kilka osób, które prowadzą też media społecznościowe. I po prostu jest tak, że po prostu wszyscy się jakoś zazębiamy i działamy sobie na spokojnie. No i co, każdy robi swoje. Ja się mogę spokojnie skupić na gdzieś tam przygotowaniu do jazdy i po prostu sobie jeździć na spokojnie, tak jak trzeba. Moja współpraca z Januszem Kołodziejem zaczęła się w 2019 roku. No i głównie odpowiadam za zdjęcia i za Instagrama. Oprócz tego również gdzieś tam pomagam w Facebooku, ogólnie media społecznościowe. No i oprócz tego działam, bardzo fajnie mi się tutaj współpracuje, tak jak mówiłam, 4 lata już tutaj z nimi jestem, wytrzymują ze mną jakoś. No i bardzo, bardzo fajnie jest, tak? Mam nadzieję, że oni lubią mnie, ja lubię ich, także jest git. Mój dzień meczowy, jak jest mecz, no to wiadomo, przyjeżdżam tutaj na stadion, no i po prostu przychodzę i gdzieś tam krążę, robię zdjęcia. Na pewno jestem bardzo wymagający i na pewno wszyscy wiedzą, że u mnie byle co nie przejdzie i po prostu jestem taki, że lubię mieć po swojemu. Lubię doglądać, lubię sprawdzać, ale nie powiem, nieraz fajnie jest, jak rzeczywiście jest na tyle spokoju, że nie muszę tego robić. Wymagający jak każdy szef, o tak powiem. Relacje są przyjacielskie bardzo i jest wszystko super. Generalnie przygotowania to są już od treningów, bo przygotowujemy się już na treningu tak na tyle dobrze, żeby wiedzieć, na czym pojedziemy i czego chcemy tak naprawdę w zawodach. A później po prostu chłopaki już siedzą i przygotowują ten sprzęt, odświeżają, bo on jest zawsze brudny, zużyty. Są opony do wymiany, silniki do przełożenia, sprzęgła do zrobienia, więc tego jest mnóstwo, tej pracy. Trzeba przygotować też busa na wyjazd, logistycznie rozegrać, którędy jedziemy, jak jedziemy, gdzie tankujemy, co robimy, jak jemy i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. No i co? No i w dniu jakby, w momencie jak mamy taki wyjazd, gdzie nie, albo jedziemy razem, albo jedziemy osobno i po prostu to wszystko dogadujemy w jakikolwiek sposób, czy słownie rozmawiając, czy SMS-owo. Po prostu tak musimy się dogadywać, żeby po prostu wszystko w łatwych po prostu słowach rozumieć i wiedzieć, o co chodzi, żeby nie popełniać jakichś błędów i na razie wydaje mi się, że w miarę dobrze nam to wychodzi.